Cześć, witam Was serdecznie. O, to taka poświata nade mną. Witam Was w sobotę. Tak naprawdę końcówka już 29 tygodnia. Ja w tym tygodniu nie miałam nawet czasu, żeby ponagrywać coś w tygodniu, w dni powszednie. No bo wiadomo, jeszcze chodzę do pracy. Zostało mi teraz 5 tygodni. Także człapię. Bardziej to się roluje. Brzuch już jest dosyć taki pokaźny. Wcześniej mogłam pozapinać jeszcze kurtki, a teraz już po świętach wielkanocnych zauważyłam, że żadną kurtkę już zapiąć nie mogę. Teraz to już naprawdę mi wywaliło. Ale ja wiem, że on będzie jeszcze większy, bo miałam też tak w ciąży z Adamem, że to chyba właśnie był końcówka 7-8 miesiąc, kiedy nagle zrobiłam się duża, ale tylko właśnie brzuch. Zresztą ten brzuch wygląda tak samo jak w ciąży z Adamem. Dokładnie tak samo, taki sam kształt i w ogóle moje przybieranie na wadze wygląda tak samo jak w ciąży z Adamem. Więc jeżeli chodzi o zachowanie mojego ciała, no to wszystko wygląda tak samo, jak i było 10 lat temu. Mam nadzieję, że też będzie mi łatwo potem zgubić to wszystko i żeby ten brzuch wrócił do formy, bo naprawdę powiem Wam, że po ciąży z Adamem brzuch nie wrócił tak do formy i wyglądał tak, jakbym nigdy w ciąży nie była i bardzo, ale to bardzo na to liczę, bo ja zawsze swój brzuch lubiłam, by zawsze wyglądał po prostu tak idealnie, jak z katalogu, że tak powiem, że się tak pochwalę. To bardziej idzie w nogi, tak? Biodra, uda i tak dalej. Ale postaram się wrócić do formy i mam taką nadzieję, że te nogi moje będą wyglądać jeszcze lepiej nawet niż przed ciążą. Bardzo mi na tym zależy, z racji też tego, że w przyszłym roku kończę 40 lat i z racji też tego planujemy wyjechać gdzieś na jakieś właśnie egzotyczne wakacje, w jakieś bardzo fajne miejsce. Już teraz to planujemy. I chciałabym wyglądać naprawdę dobrze. Ale co do tego mojego 29 tygodnia ciąży. Słuchajcie, mała szaleje. Cały czas każdy mi mówi, że to będzie kompletnie inne dziecko niż Adaś. Adaś jest bardzo spokojnym chłopcem. Nigdy z nim nie miałam problemów. Mówią, że mała to będzie kompletnie inna bajka. Zobaczymy. Ja już się nie mogę doczekać. Jak będę w domu, pokażę Wam, jak zorganizowaliśmy kącik w naszej sypialni, bo tak naprawdę my już wszystko mamy. Wszystko. Nawet pampersy, chusteczki, najmniejsze takie pierdółki, które są potrzebne, mamy. Jedyne, czego nam brakuje, to to łóżeczko, które się nazywa Next to Me, które będzie obok naszego łóżka. To łóżeczko kupuje Artura mama. Już jakoś niedługo, ale my je pewnie postawimy koło naszego łóżka, myślę, no, że połowa czerwca, coś takiego, wiadomo, żeby tam się nie kurzyło i tak dalej. Ja zresztą wszystko pokażę Wam, co mam już dla dziecka zorganizowane, mam też poprzykrywane, żeby po prostu kurz się na tym nie zbierał, bo nie mam takich szafek zamykanych na rzeczy właśnie dla małej, tylko wszystko jest takie otwarte, że można po prostu tylko ręką sięgnąć. Co my dzisiaj robimy? Dzisiaj jest bardzo ważny dla nas dzień. Adam skończył 5 dni temu 10 lat. I nie mogę w ogóle uwierzyć, że moje dziecko ma już 10 lat. I dzisiaj mamy imprezę zorganizowaną dla Adama. Adam sobie zażyczył, że chciałby paintball party ze swoimi najlepszymi koleżankami, kolegami z klasy. Więc myśmy mu taką imprezę zorganizowali i dzisiaj po południu właśnie jedziemy w to miejsce. Także dzieciaki będą miały frajdy, więc trzeba było, wiadomo, zapłacić i zamówić to. Trzeba było zorganizować jedzenie, które weźmiemy ze sobą. Tu ja mam wielkie torby z balonami z tyłu. O, ktoś próbuje zaparkować. Niech no ja ruszę. No okej, jestem. Akcja ewakuacja była, bo sporo samochodów podjechało pod ten sklep z balonami, w którym właśnie zamawiałam balony. Są to balony na hel, one są popakowane w takie duże worki, żeby mi nie pouciekały, bo ich tam jest sporo. I powiem Wam też, że zamawiając je, bo ja nigdy tak naprawdę w takich dużych ilościach nie zamawiałam balonów na hel, nie spodziewałam się, jaka będzie cena. I złożyłam zamówienie i tak dalej, wiecie, przychodzi do płacenia, pani powiedziała mi cenę i tak sobie myślę w duchu, o matko, no ale już wiecie, złożyłam zamówienie, miałam w głowie jakiś tam pomysł, więc zapłaciłam, no ale to jest taka właśnie lekcja na przyszłość, jeżeli chodzi o balony na hel.
Przyjechałam właśnie do domu. Muszę ogarnąć dom, porobić pranie i tak dalej, bo dokładnie z 2 godziny będziemy musieli już właśnie wyjeżdżać i udać się w to miejsce, tak naprawdę w las, gdzie dzieciaki będą grać w ten paintball. W ogóle słońce świeci, jest piękna pogoda, a powiem Wam, że cały tydzień właśnie słońce świeciło, a prognoza pogody na weekend była taka, że miało lać. Miało być po prostu ulewy, sobota, niedziela, więc ja byłam załamana, sobie myślę, wiecie, człowiek po prostu planuje, zapłacił za to wszystko, no dosyć duże pieniądze. Jest to też impreza na dworze. No i teraz co my zrobimy, jak będzie lać? Ale prośby wysłuchane z góry, przejaśniło się i ma być dzisiaj ładnie, także super. W tym tygodniu też, słuchajcie, ja miałam mój zabieg. O, co to? A myślałam, że to tutaj jakaś osa lata, ale nie, to na dworzu. Miałam w tym tygodniu mój zabieg usuwania pieprzyka. Ale o tym też Wam opowiem, więc zostańcie, bo opowiem Wam o tym pieprzyku, jak to w ogóle wszystko wyglądało. Powiem Wam, znaczy pokażę Wam, jak wygląda nasz kącik dla dziecka. Jak również opowiem Wam historię z tą moją formą, którą mam dostarczyć do pracy, jeżeli chodzi o mój macierzyński. I tak ja Wam ostatnio wspominałam, że to jest forma, która się nazywa MatBee1 i tą formę powinno się dostać w 20 tygodniu ciąży, jak się idzie na spotkanie z położną, jak się ma USG i dostarczyć trzeba do pracy. I wyobraźcie sobie, no ja już teraz praktycznie 30 tydzień ciąży i nadal tej formy nie miałam, więc opowiem Wam o tym, jak wyglądało moje ściganie ich o tą formę, bo to po prostu też jest coś, co o czym muszę Wam wspomnieć, bo osoby, które mieszkają w Anglii, no mogą uznać to za przydatną informację. Także dobra, do zobaczenia za jakąś chwilę. Ja się ogarnę i dalej będę nagrywać. No i pojawiam się w naszym kąciku. Tak to wygląda. Może przejdę na bok. Widać mnie, nie widać. Jak widzicie, dziewczynka musi być, bo kącik pomalowany jest na różowo. I tak to się właśnie prezentuje. Zaraz Wam powiem, co i jak i dlaczego. No okej, to co my tutaj mamy? Skompletowany przewijak. Tu na razie w folii jeszcze, no bo nie chcę, żeby się zakorzyło, jest ten plastikowy przewijak. Na nim już jest ta nakładka bawełniana, taki ręcznik specjalny. Świetnie to, powiem Wam, się prezentuje bez tej folii i myślę, że będzie bardzo fajne i wygodne. Tutaj jest kosz na oczywiście pieluchy. Jeszcze worki trzeba dokupić i na pewno będziemy ten kosz wymieniać kilka razy dziennie. Nie jestem z tych, co trzymają pieluchy, aż będzie o tak dużo, bo wiadomo, pieluchy cuchną. Co mamy tutaj? Przykryte już. Mówiłam Wam, kocykami. Ubranka. I zobaczcie, uaj, jak ja to posegregowałam. Powiem Wam, trochę czasu to zajęło. Ładnie pachnie, już wszystko jest wypłukane. Nie prałam tego, tylko po prostu płukałam, bo jak ja to kupiłam, wiecie, mam ubranka używane w większości. Jak ja je kupiłam, to one już były wyprane, ładne, pachnące, ale wiadomo, no chciałam po swojemu, że tak powiem, więc wypłukałam je w specjalnym płynie, który jest przeznaczony właśnie dla ubranek, dla takich właśnie malutkich dzieci. Więc zobaczcie, jak ją to posegregowane. I powiem Wam, że zrobiłam to właśnie na takie dwie raty. Mam dwa takie segregatory na ubranie, nie wiem, jak to się nazywa. Organizery, o, tak to się nazywa. Tutaj mam wszystko na noworodka, czyli tak do 1 miesiąca. Z przodu są wszystkie body, pajacyki i tak dalej posegregowane. Z tyłu mam ubranka takie bardziej, no wiadomo, jakbyśmy chcieli gdzieś wyjść, tak? Jakieś spodenki, leginsy, sweterki i tak dalej. Ta część natomiast to jest przedział 0 do 3 miesięcy i powiem Wam, że różnica w rozmiarze jest. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, Adam jak się urodził był duży, on ważył 40 kg. On ważył 4 kg i ja naprawdę kilka razy tylko ubrałam mu takie właśnie ubranka dla noworodka i już musiał nosić
0 do 3 miesięcy. Także posegregowałam to sobie w ten sposób. Mam tutaj w sumie stary kocyk Adasia, który kiedyś należał do niego, jak był mały. Przykryte to jest. Tu zobaczcie, mamy książki. No, jedna jest taka szmaciana książka. Tu mamy wszystkie takie książki z grubą okładką, z grubymi stronami. I w języku angielskim, i w języku polskim. Bo tak jak Wam też mówiłam, Adam od dnia, kiedy się urodził, od dnia tak naprawdę, kiedy wróciliśmy ze szpitala, bo w szpitalu nie czytałam, nie? Czytaliśmy mu książki i teraz mam też taki zamiar i te wszystkie książki to praktycznie są po Adasie. Tam jest tylko kilka nowych książek, które dostałam. I tutaj mamy kolejny organizer. I w tym organizerze mam rajstopki, czapeczki, skarpetki oraz mam resztę rzeczy, które mi się tam nie zmieściły, jeżeli chodzi o sweterki, leginsy, jakieś dresiki takie małe, więc to wszystko jest tutaj też przykryte. To Wam kiedyś pokazywałam, to był oryginalnie rożek dla Adama, którego ja chyba nigdy nie użyłam, a może raz. Nie chciałam tego wyrzucać, bo na pewno się do czegoś przyda. Tak jak Wam mówiłam, my mamy wszędzie w całym domu drewniane podłogi, więc jak dzidzia będzie uszerzała na tej swojej takiej macie, na której można się bawić, to będę mogła pod tą matę właśnie tego typu rzeczy położyć, jakiś tam kocyk właśnie po Adasiu, czy właśnie ten rożek. No i teraz przejdziemy do kolejnej części. Tutaj mamy ten regał, który Wam pokazywałam, on jest oryginalnie z Adama pokoju. A, jeszcze Wam powiem o tym obrazie. Dwa liski. Dlaczego w ogóle liski? Powiem Wam, że wybrałam się z Arturem do sklepu i zobaczyliśmy ten obraz i od razu po prostu spojrzeliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że go bierzemy. On jest ze sklepu Dunelm, jakby ktoś się pytał. I wzięliśmy te lisy z racji tego, że Adam, odkąd się urodził, jakimś takim trafem nazywaliśmy go naszym liskiem. Zawsze to był lis i Adam, jak zaczął mówić, to bardzo śmiesznie wypowiadał słowo lis, bo mówił lis. Tak se plenił trochę, takie robił i to było po prostu takie słodkie. I miał bardzo dużo ubranych z liskami właśnie. I zawsze go nazywaliśmy naszym liskiem. Od praktycznie urodzenia do teraz Adam nadal, jak coś widzę takiego odpowiedniego na 10 lat i wiem, żeby się zgodził to nosić i jest lis na tym, to biorę i Adam zawsze się cieszy, bo on wie, że on jest lisem. Nawet ma jedną grę na Nintendo, właśnie na jego przedział wiekowy i to jest właśnie historia lisa, który... Nie wiem w sumie, o co chodzi w tej grze, ale... żyje na Islandii i to jest taki zaczarowany lis, no i tam musi różne zadania wykonywać i tak dalej, więc Adam jest naszym lisem. No i na tym obrazie zobaczyliśmy dużego lisa i małego lisa. No i tak pomyśleliśmy sobie, że to jest Adam, a to jest jego siostra. I również nas to urzekło z racji tego, że ten duży lis siedzi sobie grzecznie i Adam ogólnie jest bardzo grzecznym dzieckiem. Myśmy w życiu nie mieli z nim żadnych problemów. I on właśnie siedzi sobie tak grzecznie, a ten mały lisek z tyłu tak się zakrada i wygląda na takiego właśnie trochę niegrzecznego. A z racji tego, że ta mała istota ciągle się tam kręci, buszuje w tym brzuchu, to myślimy, że może mieć kompletnie inny charakterek niż Adaś, więc ten obraz od razu u nas wylądował w koszu, znaczy w koszyku z tymi zakupami naszymi, bo wiedzieliśmy, że musimy go mieć. Dlatego tam są lisy. Na tamtej ścianie, już teraz się nie będę przemieszczać, jest lampka księżyc, którą widzieliście na początku. I to jest lampka również po Adasiu, którą miał nad łóżeczkiem. My ją będziemy mieć tutaj w nocy, jak będę małą przewijać, znaczy Artur będzie ją przewijał, bo wiadomo, będzie mi pomagać. Więc lampka wróciła i jeszcze tutaj z tej strony, ale jeszcze nie mamy tego kącika zrobionego, gdzie będzie łóżeczko. Musimy też jakąś lampkę małą kupić w nocy, że jak mała zacznie płakać, to ja mogę sobie coś włączyć właśnie takiego wiszącego na ścianie. Coś typu właśnie ten księżyc, tylko myśleliśmy o czymś innym. Myśleliśmy nad tęczą, no bo to też będzie tęczowe dziecko, ponieważ za mną dwa poronienia, więc ta oto istotka jest naszym tęczowym dzidziusiem. Co do tych pudeł tutaj.
Tutaj mam, słuchajcie, wszystko na dole, typu kocyki i tego typu rzeczy. Tu jest poduszka w ogóle upchnięta na górę, bo już nie miałam co z nią zrobić. Tutaj część dalsza, jeden kocyk, drugi kocyk. Tam są też pościele, już wszystko jest wyprane. Tutaj mamy już pieluchy, pierwszy rozmiar. Chusteczki na razie kupiłam dwa opakowania. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o pampersy, to zrobiliśmy też tak z Adamem na początku, no bo niby firma Pampers jest no najlepsza, jest też najlepszej znana. Więc myśmy zrobili w ten sposób, że Adam jak był taki bardzo malutki, to używaliśmy Pampersów Pampersa oraz chusteczek Pampersa. Z racji tego, że nie wiedzieliśmy, jaką będzie miał skórę, czy będzie miał jakieś uczulenia, alergie, wiecie, czy podrażnioną będzie miał pupę, czy nie. Z Adamem wszystko było ok, więc już teraz Wam nie powiem po jakimś czasie, ale przerzuciliśmy się na jakieś inne Pampersy. Jakiś zamiennik po prostu tańszy, chyba z Aldiego kupowaliśmy. Tak, z Aldiego. I powiem Wam, że równie dobre były te Pampersy. Absolutnie nie narzekałam i myślę, że zrobię teraz tak samo. Na początek te, bo niby są najlepsze. A potem z czasem zobaczymy, pewnie przerzucę się na coś tańszego, no bo po co przepłacać. No tu też mam wyprane te wszystkie takie muslim squares, tak, czyli pieluchy tetrowe. Mam też trzy butelki firmy Tommy Tippy i ja się na nie zdecydowałam, po pierwsze, bo była promocja, one ogólnie są bardzo drogie, a po drugie pompa, którą oglądałam do odciągania mleka, której jeszcze nie mam i którą zakupię dopiero po porodzie, jak zobaczę, czy w ogóle mam pokarm, czy będę musiała ją używać, czy nie. Wtedy ją kupię, bo wiadomo, takie pompy są drogie. To tą, którą oglądałam, to jest tej samej firmy, także ta butelka, nakrętka by się nadawała idealnie, żeby ją nakręcić od razu no, do tej pompy, więc jak się pompuje, to już od razu leci do takiej butelki. To było w takim właśnie zestawie 3. Tutaj bodajże mam, tak, wszystko dla mnie, typu do szpitala, te nakładki na biustonosz, tak żeby nie brudziły, bo wiadomo, mleko będzie ciekło, znaczy no wiadomo, no zobaczymy tak jak będzie to w moim sytuacji. W przypadku mojej pierwszej ciąży po porodzie, no ja miałam tego mleka bardzo dużo, po prostu lało się ze mnie non stop. Mam też te takie majtki poporodowe, które no powinno się ubierać. Ja o takich nawet nie wiedziałam, jak urodziłam Adama i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Wiadomo, jak człowiek krwawi i tak dalej i one tutaj są bardzo właśnie takie wysokie i też ten brzuch tak trzymają, żeby się nie rozlewał, że tak powiem, tylko żeby wracał do formy, bo będę musiała też sobie takie no zwykłe majtki zakupić z takim właśnie pasem tu ściskającym. Więc tu mam takie rzeczy, które zakupiłam dla siebie. Będę je używać po porodzie. I tam też mam różne takie kosmetyki dla dziecka, typu już właśnie oliwka do ciała, żel do kąpieli. I tu też postawiłam na Johnson & Johnson, firma znana. I używałam tych kosmetyków, jak Adam się urodził. Powiem Wam, że 10 lat temu tego takiego wyboru kosmetyków dla małych dzieci nie było aż jak teraz. Teraz jak się idzie czy do Tesco, czy do jakiejś tam drogerii, czy coś, to mamy do wyboru, do koloru. I powiem Wam, że jak ja stanęłam w tym wszystkim, to sama nie wiedziałam, co mam wziąć, co się mojemu dziecku przyda. W przypadku Adama bardzo się sprawił Johnson & Johnson, właśnie i oliwka, i ten żel do kąpieli. I powiem Wam, że chyba jak Adam był taki mały, dopiero co urodzony, wiecie, tam te pierwsze tygodnie i tak dalej, czy te miesiące, to nawet nie używałam od razu takich właśnie kosmetyków, tylko po prostu samą wodą go przemywałam, bo tak też mi radzili w szpitalu. Mam też takie duże, jak to się nazywa, no te waciki. Tak, takie jak do zmywania makijażu, tylko takie duże dla dzieci, takie grubsze. Mam też zestaw, w którym jest wszystko do obcinania paznokci, do odsysania, dajmy na to jakichś tam nieciekawych rzeczy wychodzących z nosa, szczotka do włosów, no taki przybornik, krem do pupy. I kupiłam ten krem taki, wiecie co, żółty krem.
coś tu gra. To są akurat zabawki. Powiem wam, to są zabawki po Adasiu, które na pewno będziemy używać. A może tu ja to mam? Może tu ja to mam. O, tak, tutaj mam ten krem. W Anglii ponoć ten krem jest najbardziej polecany właśnie na odparzenia, na jakiekolwiek problemy związane ze skórą, która jest przykryta pampersami. Więc ja go kupiłam. Adam jak był mały, to miałam kupiony sudokrem i ani razu go nie używam, bo Adam nigdy nie miał problemów żadnych. I powiem wam też, koleżanka dała mi paczkę takich małych pampersów dla dziecka, takiego malutkiego. W razie gdyby urodziła się za szybko, to jest do 2,5 kg dla maluszka. Zobaczcie, jakie te pampersy są małe. Naprawdę tyciusieńkie. No ale jak mówię, to jest za takiego dzidziusia do 2,5 kg. Ona mi po prostu to dała, bo jej córka urodziła ostatnio i jakoś przez pomyłkę kupili, nie mieli rachunku, żeby oddać, więc dała mi. Powiedziała, słuchaj Ania, no nigdy nie wiesz, czy dziecko będzie duże, czy małe, czy się urodzi szybciej, czy nie. Także mamy też jedną paczkę właśnie takich pampersów. Bo tu jest właśnie ten Johnson Johnson do mycia i oliwka. Ale jak mówię, ja Adama nie bombardowałam od razu żadnymi kosmetykami, jak się urodził. Odradzali mi w szpitalu po jakimś tam czasie, ale no kupiłam. Po prostu stwierdziłam, że dobra, już kupię wszystko, bo nigdy nic nie wiadomo, a co jeżeli będzie mi potrzeba. Także jest. Niech ja tu włożę to. No i to by było na tyle. Jesteśmy skompletowani, jeżeli chodzi o naszą małą istotkę. Będę musiała jeszcze poszperać na internecie i też zobaczyć w tym moim takim liście od położnej, co trzeba włożyć do walizki szpitalnej. Zresztą moja walizka już stoi w pokoju obok. Artur ostatnio był na strychu i mu powiedziałam, wiesz co, jak już tam jesteś, to przynieś tą walizkę na dół. W razie gdyby, żebyśmy już, wiecie, nie musieli latać na strych, tylko jest na dole. Także mamy to i zaraz wam też pokażę, bo mu wspominałam wam, że szukam jakiegoś właśnie regału tutaj po drugiej stronie i to też wam pokażę. No i tutaj sprawa wyglądała w ten sposób. Moja toaletka tutaj sobie już stoi. Nie zwracajcie uwagi na bałagan, bo na mojej toaletce zawsze jest bałagan. No i do tego pasującą to jest ten sam zestaw, chociaż wygląda jakby ta toaletka była żółta, a regał biały, ale to chyba słońce, tak, słońce, światło tak pada. Taki właśnie regał i tam w każdej szufladzie jest coś. Tu są nasze właśnie nasza bielizna, nasze skarpetki, tego typu rzeczy. Także udało się coś kupić. Nie było tanie, ale nie mieliśmy wyboru, bo coś musiało się tam zmieścić, tak żeby nie nachodziło na parapet, który wystaje, żeby razem się zmieściło tutaj z tą toaletką, no bo tu jeszcze za mną są drzwi, więc jak te drzwi się otworzy, to też żeby nie waliły w tą toaletkę. Więc no, zadanie odhaczone, się w nos pstryknęłam. No i teraz chyba przejdę do tego, żeby wam opowiedzieć, jak wyglądał zabieg usuwania mojego pieprzyka, bo wydarzyło się to kilka dni temu. Już mam nowy plaster założony, Artur mi założył, także teraz pora powiedzieć wam, jak to wszystko wyglądało. Ok, kolejna część tego odcinka. Przechodzimy do rzeczy, z racji tego, że czas leci jak szalony. Musiałam się rozebrać. Słuchajcie, jestem w kuchni, gotuję obiad i po prostu gorąco mi. W ogóle odkąd jestem w ciąży, to mi jest cały czas mega, mega ciepło. Ale o czym my teraz tu rozmawiamy? Pieprzyk. Usuwanie tego pieprzyka. Tak więc w czwartek, 4 dni temu, miałam zabieg usuwania pieprzyka, który no, był tam sobie od zawsze. Ja się chyba z nim urodziłam. I nigdy nie miałam z nim problemu. W ciąży zaczął zmieniać kształt, odpadł mi raz, co w ogóle było szokiem wielkim dla mnie, ale odrósł potem. I od tego czasu takiego ponownego pojawienia się na mojej skórze właśnie tego pieprzyka, on zaczął zmieniać kolory, kształty i bardzo mnie też spędziało tutaj. Wiecie, ja
nie za bardzo zwracałam na to uwagi, nie przejmowałam się tym do pewnego momentu, kiedy już stwierdziłam, że kurczę, no chyba powinnam pójść do lekarza, zapytać się o poradę, czy to jest normalne, czy nienormalne, czy może mi to przejdzie po ciąży i tak dalej, z racji tego, że nigdy, ale to nigdy nie miałam problemów tego typu. Tak więc, jak wiecie, pan doktor skierował mnie do dermatologa kilka dni później, co jest w ogóle też ewenementem, tak? Bo normalnie czeka się miesiącami, nawet rok, ponad rok, czeka się, żeby widzieć jakiegoś specjalistę. Ja czekałam, ile to tam było, chyba 9 dni. Zobaczyłam dermatologa, po czym dermatolog powiedział, że on się tak nadaje do usunięcia ten pieprzyk, z racji tego, że jest aktywnym pieprzykiem, tak to nazwał. No i dostałam list, że mam zjawić się na zabieg. Ja podjęłam decyzję, że będę go teraz usuwać w ciąży. Właśnie z racji też tego, iż powiedzieli mi, że to jest zabieg bezpieczny w ciąży. Można do niego podejść. Oczywiście nie powiedzieli mi 100%, ale powiedzieli, że szanse tego, że coś pójdzie nie tak, są po prostu tak znikome, jak wygranie w totolotka. Więc okej. Posłuchałam Was, doradzałyście mi, żeby usunęła go. Posłuchałam Artura, który też powiedział mi, że mam po prostu to zrobić. No i tak się też stało. Więc zjawiłam się w czwartek na ten zabieg. Wyglądało to w ten sposób, że po prostu wzięły mnie panie, bo były cztery, do gabinetu. I była pani doktor, która była główną postacią tam i która usuwała mi właśnie ten pieprzyk. Następnie była studentka, która w przyszłości będzie robić takie zabiegi. Następnie była pielęgniarka i następnie była jeszcze jedna pielęgniarka. Także cztery kobiety ze mną były. Najpierw pani doktor zobaczyła ten pieprzyk, faktycznie tam zbadała go jakimś tam narzędziem, powiedziała, że faktycznie to jest aktywny pieprzyk, trzeba się go pozbyć. Następnie powiedziała mi, jak cała procedura będzie wyglądać, krok po kroku. Powiedziała mi, jakie są szanse tego, że na przykład, no nie wiem, mogę podczas tego zabiegu zacząć krwawić, albo że jakimś cudem coś może zaszkodzić dziecku, no ale mówiła, że to jest naprawdę, to się praktycznie nie zdarza, ale muszą takie rzeczy powiedzieć i uprzedzić pacjenta w razie potem, żeby, wiecie, nie było jakichś rozczarowań i tak dalej, i tak dalej. Przeszła ze mną przez to wszystko, ja musiałam na iPadzie podpisać zgodę, następnie położyłam się na kozetce, na lewym prawym boku, bo pieprzyk jest na lewym boku. Więc położyłam się, wszystkie panie były dookoła mnie, cały czas do mnie mówiły, zagadywały, no wiecie, ja też jestem w ciąży, więc dużo pytań i tak dalej, też próbowały mnie myślami odgonić od tego wszystkiego, żebym się zrelaksowała, żebym o tym nie myślała, żebym się nie przejmowała. Także położyłam się, następnie właśnie pani doktor tutaj przygotowała to miejsce w ten sposób, że po prostu, o, pokażę Wam na chusteczce. Miała taki papier gruby, zielony, z wyciętym oknem w środku i po prostu przykleiła mi to tutaj, że tylko przez to okno widziała to miejsce, które ma wyciąć. Następnie, tak jak wcześniej powiedziała mi, że zaczną od znieczulenia miejscowego. I powiedziała, że to jest najbardziej nieprzyjemny moment w tym całym zabiegu, że to znieczulenie w ogóle śmierdzi, więc mogę to czuć, ale nie czułam. I też będzie boleć ten moment, kiedy właśnie wbiję tą igłę i będzie mi wprowadzać to znieczulenie, że ten moment właśnie będzie najbardziej bolesny. I faktycznie powiem Wam, że przez tą minutę, jak właśnie wprowadzała to znieczulenie tutaj pod skórę, to bardzo bolało. Pielęgniarka trzymała moją rękę w ogóle cały czas. To było bardzo miłe i cały czas te panie do mnie mówiły. Wszystkie, włącznie z tą panią doktor, która usuwała ten pieprzyk. Sufi, proszę Cię wójść do łóżka. No. Więc po jakiejś tam minucie coś takiego przestało kompletnie. Po czym zaczęła dotykać miejsce i mówi do mnie, czy coś czuję, czy boli. Mówię nie.
Mówi, dobra, to ja będę bardziej naciskać, mów, czy coś czujesz. Nic absolutnie nie czułam, więc powiedziała, dobrze, przychodzi do zabiegu. No i faktycznie, no, coś tam robiła, wycinała. Ale ja, słuchajcie, absolutnie nic nie czułam, nic. Po prostu zero, tak? Leżałam sobie na boku, tutaj pielęgniarka trzymała mnie za rękę, cały czas się pytali o dziecko, że to dziewczynka, to, tamto, siamto. Bardzo miła atmosfera, wszystkie panie po prostu mega sympatyczne. Mogłabym z nimi pójść na browara po tym wszystkim. Chociaż nie piję, bo jestem w ciąży. No, ale wszystkie super ekstra. Następnie jak skończyła wycinać ten pieprzyk, włożyła go do takiego specjalnego pojemnika. No i też wcześniej mi powiedziała, że właśnie ten pojemnik będzie wysłany do laboratorium. Tam sprawdzą, co z tym pieprzykiem. I też wcześniej mi wytłumaczyła, że nie mam panikować, jeżeli wynik przyjdzie, że to był nie wiem, złośliwy pieprzyk na przykład. Powiedziała, że on nie wygląda na taki, wiecie, że to typowo rak, złośliwy, że to zaraz się rozprzestrzeni, nie wiadomo, że ja zaraz tu umrę. Powiedziała, że jeżeli jest to coś złośliwego, to na pewno zaczekają do końca ciąży i wtedy będą próbować, no, coś tam, wiecie, zaradzić temu wszystkiemu, ale powiedziała, że po prostu nie mam absolutnie panikować, nawet jeżeli wynik będzie nieciekawy. I następnie zaczęła zakładać szwy. Powiedziała, że założy 4 szwy i te szwy same się rozpuszczą. Mówi, że to rozpuszczanie będzie trwać od tygodnia do 3 tygodni. No i też powiedziała, że wszystko będzie w porządku, że póki co przez pierwszy tydzień mam nosić opatrunek. Założyła mi zresztą 2 opatrunki. Jeden to był taki normalny opatrunek i na ten opatrunek założyła kolejny. To była tak jakby taka gruba rurka i założyła mi ten opatrunek z racji tego, że biorę heparynę, więc powiedziała, w razie gdyby, wiecie, jakiegoś tam krwotoku i tak dalej, co powiedziała, że na pewno się nie zdarzy, ale właśnie ten opatrunek był założony po to, żeby tak bardziej po prostu ścisnąć to miejsce, taki, żeby większy nacisk po prostu był, żeby ta krew się nie lała. Zrobiła to i owo. Najbardziej bolesne w tym wszystkim było zerwanie tego właśnie tutaj kwadracika papierowego, no bo to było na takim kleju, więc jak ona to pociągnęła, no to ja się poczułam tak, jakby ktoś mi, wiecie, włosy wyrywał, tak, jakbym miała depilację za jednym razem po zabiegu. I tyle. I sprawa była załatwiona. Po czym dostałam w ogóle cały taki opis tego, jak ten zabieg wyglądał i tak dalej, co mam z tym robić, kiedy się zgłosić do lekarza, jeżeli, nie wiem, będzie, zauważę, jakaś ropa wychodzi, czy będzie czerwony, czy będzie mi swędzić, czy cały taki opis, co mam robić krok po kroku, jeżeli to czy tamto się wydarzy po zabiegu. Dostałam też dodatkowe opatrunki, powiedzieli mi, że przez pierwsze 4 dni nie mam nic z tym robić, mam to zostawić samą sobie. Następnie powiedziała, że no, mam wziąć prysznic i zdjąć to, najlepiej, żeby ktoś mi to zrobił, to wiadomo, Artur mi to robił, wysuszyć to i przykleić świeży opatrunek. I ja tutaj teraz w tym miejscu pokażę Wam, jak to wyglądało, jak zdjęłam opatrunek. Tak to właśnie się prezentowało. Ja myślałam, że to w ogóle będzie mniejsze, ale jest takie, no, dosyć spore. Też powiedziano mi oraz jest to napisane właśnie w tym wypisie ze szpitala, że może być inny kolor skóry w tym miejscu. No, ale mi to jakoś tam wielce nie przeszkadza, tak? To jest dosyć mała powierzchnia gdzieś tutaj z boku. Co to mi obchodzi, tak? To nie jest tu na środku czoła. Także przeżyję, nawet jeżeli będę miała tak jakąś bliznę tam w tym miejscu, to dobra, przeżyjemy, przecież to nie jest koniec świata. Następnie w porządku się czułam, Artur mnie odebrał ze szpitala. Z racji tego właśnie, że napisane było w liście, nie mam prowadzić samochodu. Więc on mnie zawiózł, potem mnie odebrał. I powiem Wam, przez pierwsze kilka godzin absolutnie, wiecie, wszystko super ekstra. I potem jak już przyszedł taki czas, żeby położyć się do łóżka, to już czułam, że właśnie to znieczulenie odchodzi. I wtedy już czułam taki dyskomfort, wiecie, że no boli mnie. Ale to nie był też taki ból, wiecie, żeby się zwijać, żeby paracetamol wziąć się, żeby panikować i nie wiadomo co i wiecie, leżeć, tak? Że o matko, umieram. Nie, po prostu taki dyskomfort bardziej bym powiedziała. No i też w nocy ciężko mi było, wiecie, spać, bo
No wiadomo, jestem w ciąży, więc nie mogę na plecach teraz, nie mogę na brzuchu. No leżę albo na prawym boku, albo na lewym boku, więc powiem Wam, że na lewym boku nie za bardzo mogłam tej nocy spać. Bardzo mi to tam właśnie irytowało, więc bardziej na prawym boku, ale potem biodro mnie bolało, nogi mnie bolały. Więc ta noc taka była nieciekawa i potem na drugi dzień w pracy czułam właśnie też takie tam gilgotanie i w ogóle no taki dyskomfort cały dzień. Ale potem już mi wszystko przeszło na drugi dzień i od tamtej pory okej, ja czuję, że coś tu jest, ale myślę, że to jest bardziej spowodowane tym, że jest tam opatrunek. No i wiadomo, to jest klej i to jest dosyć duży opatrunek, więc ja to po prostu tam czuję. I ponoszę go, tak jak powiedzieli mi, tydzień, potem zdejmę, no żeby ta też rana oddychała, że tak powiem, żeby no może szybciej się zagoiło. Ja też ten opatrunek, wiecie, noszę z racji tego, że chodzę do pracy, pracuję, jak wiecie, z dziećmi, tu mnie ktoś zaczepie, tam mnie ktoś popchnie, tu mnie ktoś, wiecie, przytule, bo ja pracuję z małymi dziećmi, oni, to wiecie, dzieci lubią przychodzić, przytulać się, dotykać, tym bardziej, że jestem w ciąży, ciągle ktoś podchodzi, dzieci mi masują ten brzuch, całują i tak dalej, więc ja wolę mieć ten opatrunek póki co ubrany, póki to jest świeże, żeby też nikt tego jakoś tam w jakiś sposób no, nie zahaczył, albo żeby też ubranie nie zahaczyło, żebym czasem, wiecie, nie była w takiej pozycji, aaa, boli. Więc okej, dobra, to by było na tyle. Chciałam jeszcze dopowiedzieć o tej formie Mat B1, jeżeli chodzi o macierzyński, ale filmik byłby za długi, nie chcę Was zamęczać, dodam to w przyszłym tygodniu. Także dziewczyny, dobra, pa. Wszystko u mnie jest w porządku, jutro zaczynam 30. tydzień. Dziękuję, że jesteście.